Siemka wszystkim, dzisiaj wraz z Mufiką odwiedzimy sobie stadion, ale... Mika, to ja! U niej, czyli jesteśmy dzisiaj u Mufinki. Dlaczego? Dlatego, że nie kupiłem jeszcze stadionu, ponieważ nie wiem czemu, ale chciałem wam pokazać oczywiście triki i nie tylko te triki ze stadionu, ponieważ jeszcze jedna osoba mi napisała, że jest do stworzenia nowy jeden krampet i mam go przetestować, czy w ogóle działa. Trochę mi to tam... Wydaje mi się, że to jest oszustwo, można powiedzieć, z tym krampetem, ale ja wytestuję po prostu. Dobra, Mufinka, słuchaj, ty już tutaj wiesz oczywiście, ale nie każdy mógł to widzieć na twoim odcinku, że tutaj ogólnie jak polecicie sobie w tą stronę i odsuniecie tego pana, odsuniecie tą książkę, naciśniecie przycisk, tu macie oczywiście diament, kolejny diament do kolekcji. Diament ja też mam, o, skąd ja mam ten diament? A, on był u krampeta w domku, ale to później wam, za chwilę wam pokażę, gdzie to jest. Tu oprócz tego macie taką mapę i ogólnie tutaj mam troszeczkę zagwozdkę, bo tu piszę Moon, czyli księżyc. Księżyc powinien coś dostać, ale ja nie wiem, co powinien dostać. To wygląda jak te krążki, można powiedzieć, ale czy to jest to? Jakiś prąd tam jest, może przycisk to jest. Prąd? Nie mam zielonego pojęcia, może jak nacisnę to jeszcze raz? Nie. Tak więc jeżeli uda wam się to rozszyfrować, to piszcie na Instagramie, wysyłajcie mi zdjęcia, gdzie to sprawdzić. Może tutaj w tym coś? Nie. Czas, piłka, nie ma czegoś takiego jak piorun. Bo ja tu szukam takiego piorunka, ale nie wydaje mi się, żeby on tu gdzieś był na pierwszym piętrze. Dobra, weźmiemy Mufinkę, która już sobie wzięła tutaj wczoraj medal i wsiadamy do windy, jedziemy na drugie piętro. Tam pokażę wam, gdzie jest krampet oczywiście, ale to tak tylko na szybciutko, a potem przechodzimy do trików, które pisaliście na Instagramie. Tak więc dobra, wchodzimy sobie tutaj. Czy tutaj jest coś związanego z piorunem? Nie wydaje mi się. Tu gdzieś, tu tak samo nie ma, więc... Ej, a może tu gdzieś jest? No i tu oczywiście mieliście krampeta i właśnie ten różowy diament. Tak więc możecie sobie wziąć tego krampeta. Jego domek tak samo, przynajmniej do kolekcji będzie. A my sprawdźmy, bo może tutaj coś takiego jest. Faktycznie, to by miało sens. Nie pomyślałem o tym, że może gdzieś tutaj to być, ale tu są piłki tylko. Zwyczajne. No powiem wam, że mam nadzieję na jakiś przycisk, bo najłatwiej zawsze się znajduje jakieś takie właśnie przyciski. Dobra, przejdziemy sobie w tą stronę, to jest Team Koty, typowo głosujemy na Team Koty, bo to się da zmienić. Możemy zmienić na Team Psy, Team Toast. Dobrze, masz Team Tosta, już nie narzekaj, proszę cię bardzo, Team Toast. Jestem w ogóle przebrany za Team Koty, a Team Koty kontra Team Toast teraz walczymy. Dobra. Tutaj macie tą naszą całą, tu jest jakiś pion w sumie, właśnie, może gdzieś tutaj jest. Tu jest teraz Team Koty kontra, jak ja posadzę sobie tutaj kitka, a tu posadzę Mufinkę. O, ty inny wyścig teraz jest, zobacz, wcześniej już było... Sam. Nie, inne. Wcześniej kot wygrał, a teraz wygrał... Czyli Toast. Za każdym razem Team Toasty wygrywa. Team Toasty wygrał teraz. No wiadomo, jeden jest. Dobra, jeszcze raz. Zobaczymy, kto teraz wygra. Ja mam nadzieję, obstawiamy do trzech. Jest 1-1 w tym momencie. Piszcie w komentarzach. Nie, 1-0 dla Toastów. Gramy do trzech wygranych. Kto teraz wygra? I Kitek Toasty wychodzi na prowadzenie. I kot, bo jest czerwone. Koty, tak, mamy to. Ostatnia walka i proszę was bardzo. Team Toasty, czyli można powiedzieć Team Mufinking kontra Team Koty. Kto jest lepszy? Zobaczymy. Wow, kot. Dawaj, nie, Kitek. Nie, znaczy nie. Tak, nie. Tak, Kitek. Nie, Kitek. Toast. No nie, przegrałem, ja nie mogę. Dobra, nie, idziemy stąd. Ja poproszę puchar. Nie dostaniesz pucharu, bo ponieważ ostatnio już dostałeś puchar, a my teraz lecimy sobie stworzyć krampeta. Jak już widzicie, tak wygląda właśnie ten dodatek. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie, co w nim jest, wejdźcie sobie u Mufinki na kanał, tam będziecie mieli dokładnie wszystko pokazane, gdzie, co, jak. I szukajcie rozwiązania tej oto zagadki, ja też będę szukał. Ej, tutaj takie schody są troszeczkę niełączone. Nie, miałem nadzieję, że trafię, ale jednak się nie udało. I czy jak wrzucę tą piłkę, tutaj to będzie gol? Nie liczy gola. A, ja muszę nacisnąć. Nie, a, to nie jest tą rundę. Dobra, nieważne. Tu mogę zmieniać chyba sam. No, dokładnie. Okej, okay, lecimy w tym momencie, odstawiamy bilet. Nie, teraz lecimy do... po krampeta. Lecimy po krampeta, sprawdzić. Podobno do stworzenia krampeta potrzebujemy laurki, którą ty już tam masz, ale podobno jest pan chomiś potrzebny. Z chomisia tworzy się krampeta. A gdzie był pan chomiś? Pan chomiś chyba... dajmy już noc. Dajmy już dzień, bo nocy już za dużo. Ja myślę, że pan chomiś będzie tutaj, bo to jest takie jedno sensowne miejsce dla chomisia. Mi się wydaje, że w sklepie jeszcze mógł być, tam gdzie były te węże. No właśnie tutaj jestem. Tu miałem być. To o, i ona. I tutaj to miałem tego chomisia, że to jest ten, na pewno ten chomiś i laurka z sercem. Więc Kitek dostaje właśnie tego chomisia i laurka z sercem będzie u ciebie już na wysypisku śmieci. Tak mi się wydaje, że u ciebie na wysypisku śmieci. Mam nadzieję, że nie zostałem oszukany, bo jak zostałem oszukany, to będzie mi mega smutno. Tak się nie robi, pamiętajcie. Nie robi się, tak? Sprawdzasz nitić. Tak, no sprawdzam. Więc... się tak robi, wow. Nie dają radę wykiwać. Bierze, musisz sobie tu przynieść właśnie tego krampeta sędziego i stworzyć jeszcze jednego krampeta.
knampeta, którego nie stworzyłaś. Ostatnio dużo osób mi może pokazywałem, jak stworzyć knampeta, cały czas się pytało i tak jak stworzyć tego knampeta. Musicie sprawdzić sobie odcinek wcześniej. Dobra, potrzebujemy chyba tą dziewczynkę albo tą drugą. Pamiętasz, gdzie ona jest? W ogóle, bo ja niezbyt. Ojojoj. Na samym końcu. A, na samym końcu jest zawsze. I no. Albo nie. Nie, to są te, co ty tworzysz. To są potworki, stworki. To nie są. A, o nie, to są dziadzia. To były dziadzia. Tu jest, zobacz, ona ma tutaj. Ona gdzieś była z nami. Dobra, i wydaje mi się, że któraś z nich ma dostać właśnie laurkę z sercem. Ojeju, Muffinka, dlaczego jak ja to wszystko ładnie tu poukładałem, Muffinka musiała to zrobić taki po prostu bajzer. Nieprawda, jest, jest. Dobra, i sprawdzimy, może ona na początku. I podobno jak dostanie chomisia, to dostaniemy krampeta. Ej! A może ktoś inny? I... No nie! To może nie ta osoba. No nie, jest mi smutno, oczywiście załączę wam tutaj, jak miało to wyglądać. No niestety nie udało mi się stworzyć tego krampecika. Ale coś pewien, że to ten homisz? Może jest jeszcze gdzieś jakiś co, no mogę homisz jeszcze zawołać chłopaków, bo jest jeszcze szansa, że ewentualnie chłopaki mogą to zrobić. Chłopaków jest on i jest jeszcze, jak mu tam było? Pamiętasz, jak on wyglądał, czy nie? Ten gamer taki, co miał właśnie takie uszy kocie, bo go nie widzę. Muffinka, kojarzysz, gdzie go wrzuciliśmy? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Muffinka! No, nie olewaj mnie, nie olewaj, chodź tu. A próbowałeś ten drugi trik, który ci napisała Zuzia? Też na krampeta? Nie, jeszcze nie próbowałem, bo nie mam zdjęć. Muszę mieć zdjęcia, żeby zrobić coś takiego. Daliśmy mu to jeszcze, no i niestety też nie zadziałało. Okej, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobimy, ponieważ żebyście nie byli zawiedzeni, pokażemy wam znowu, jak stworzyć tamtego jednego krampeta, którego Muffinka ty nie masz. Nie masz tego krampeta, więc idziecie sobie tutaj właśnie w ten taki dodatek z kotkiem, miał, gdzie jest jedzenie. Tak, tutaj jest żarcie. Bierzecie sobie stąd po prostu pachołek, który jest w tym oto miejscu. Myślałem, że nie zostałem oszukany, a jednak zostałem. Bierzemy to i lecimy od razu na śmietnisko i potrzebujemy do tego farb i robimy artystę, czyli malarza. Krampet. Chcesz tego krampeta? No tak. No to dobra, to ci go zrobimy i musisz sobie przynieść sędziego. I to są dwa krampety. Więc. Mam nadzieję, że się uda. Gdzieś tu miałaś farby, Muffinka. Na pewno o, tu są farby. Proszę bardzo. Nie wyrzuciłam. Bum! I macie takiego krampeta. Dużo osób właśnie się pytało, skąd ty go masz? A ja pokazywałem go na odcinku, więc macie jeszcze raz, żebyście nie zapomnieli. No, a jeżeli chodzi o tego chomisia i tego, jeżeli wy wiecie, jak go stworzyć, to też piszcie, bo może ktoś po prostu mi powiedział źle. Chyba, że to jest ten ostatni chłopak, którego nie mogę znaleźć, który go tworzy. Myślisz? Nie, ja myślę, że pewnie nie. Ale no, no cóż, no nie udało się nam go stworzyć. Ten ostatni chłopak, ja go spróbuję znaleźć. No dobra, to ty go szukaj, dawaj. Ja myślę, że... Tu jest przecież i trzyma już rzeczy. No nie wierzę, ja go nie widziałem. Naprawdę jesteś ślepy. I daj mu... Proszę bardzo, tu trzymaj to i chomisia, błagam, zadziałaj. Dlaczego? No to trudno się No cóż, jeszcze ktoś pisał właśnie, że można zrobić krampeta Hello Kitty, ale ja go nigdy nie widziałem. Oczywiście spróbuję go zrobić na następnym odcinku, jeżeli... Ej, w ogóle zauważyłaś, że ten ko... Wow, coś zrobiłem. Że ten kot jest jak ten plecak, dosłownie. Faktycznie. Ej, zobacz. Ej, naprawdę. A my ostatnio kupiliśmy bardzo podobną... ananasa podobnego kupiliśmy. Tak, mamy takiego ananasa u Muffinki na odcinku, tak więc zapraszamy was tam oczywiście na odcinek, gdzie jest właśnie taki elegancki ananas. A i właśnie, pamiętajcie... Tak, jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić takiego właśnie też słodkiego krampeta, takiego, to wbijajcie do Muffin na odcinek, gdzie macie wszystkie krampety pokazane w dwóch odcinkach, jak zrobić, oprócz tego, którego wam właśnie przed chwilą pokazałem. No i pana sędziego, bo go jeszcze nie było wtedy. Kotek razem... weź krampet. Patrz, można go do szkoły zabrać. Kota nie można, a krampeta można. To jest sztos. Czyli krampet jest lepszy niż kot. To jest potwierdzone info. Dostawiamy tutaj oczywiście kolejne nasze krampety. No i co? No myślę, że chyba z dzisiejszych rzeczy... A, wiecie, że to można jeszcze wam tak powiem, to można wypełnić na przykład sokiem. Wydaje mi się, że tu jest jakiś sok, więc możemy to od razu wytestować, pokazać wam. Nie ma tu chyba soku, no niestety. Chciałem wam pokazać, nie pamiętajcie, da rady. Pamiętajcie o tym. Miejcie ciekawostki na Instagramie, piszcie Kitkowi, Kitek będzie sprawdzał, czy się nie mylicie, ale jeśli zrobicie dobrego screena, to nawet możecie go oszukać. Nie oszukujcie mnie. Tak więc oczywiście piszcie w komentarzach, gdzie, co i jak, a my widzimy się w następnym odcinku, tak więc na razie wam wszystkim życzę miłego dnia. Pa!